Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Co tam u was słychać? Dajcie znać. To jest czwarty dzień, który, tak jak postanowiłam, że będę codziennie nagrywała właśnie na czas tej 14-dniowej kwarantanny tak naprawdę. Chociaż ja kwarantanny nie przechodzę, bo odpukać jestem zdrowa. Ale wiadomo, no trzeba siedzieć w domu, dopóki to się po prostu nie uspokoi jakoś. Więc czwarty dzień pod rząd nagrywam. I dzisiaj postanowiłam tak spontanicznie zupełnie, ponieważ słuchajcie, wczoraj dosłownie nie znudził mi się, tylko złożył mi się krem do twarzy z marki Shiseido, ten Benefiance, który ogólnie, jeżeli chodzi o niego, to on się świetnie sprawdza na czas zimowy. To jest ten Wrinkle Resist 24. Jest bardzo bogaty, jest po prostu przebogatym produktem i naprawdę bardzo fajnym i w ogóle nie zapychającym. Bałam się bardzo, ponieważ on jest taki masełkowy i to nie jest oczywiście kosmetyk, wiecie, o naturalnym składzie. Więc bardzo się obawiałam tego, czy będzie mnie zapychał, ale nic się kompletnie nie stało. To, co mam na twarzy, to, co mi wysypało troszeczkę, to jest niestety spowodowane czymś innym i wydaje mi się, że podkładem z Anastazji, o którym mówię wam o tym już chyba po raz trzeci, więc dobra. Tak czy siak, chciałam się usprawiedliwić, bo tak jak mówię, no nie jest to kosmetyk naturalny i jest dość gęsty, taki wiecie, treściwy. I to, co mi tutaj wyszło na twarzy, to nie jest jego sprawka, ponieważ używałam go dobre 4 miesiące chyba? W 4 miesiące go zużyłam, bo no, używałam go na zmianę z innymi produktami, z innymi kremami, ale w czasie, kiedy naprawdę potrzebowałam czegoś takiego konkretnego. I na dzień go też używałam pod makijaż i też mimo tej właśnie konsystencji takiej mocno treściwej, on się fajnie u mnie sprawdził, to nic mnie nie zapchał, nic mi nowego nie wyskoczyło po nim, także jest bardzo dobry. Nie zauważyłam sprasowania zmarszczek, jakiegoś nadmiernego, wygładzania nie wiadomo co, po takich kosmetykach nie ma co w ogóle oczekiwać czegoś takiego. Najważniejsze, żeby były przyjemne w użyciu, żeby krzywdy nie robiły, żeby nawilżały skórę i żeby powodowały to, że na przykład jak mamy przesuszenia, żeby te przesuszenia były dużo mniej widoczne i żeby się po prostu leczyły. Także to na pewno ten kremik zrobił. I tak jak mówię, on mi się skończył. Wczoraj użyłam go ostatni raz na wieczór i postanowiłam sięgnąć po kolejny krem z wysokiej półki. Ja tak naprawdę nigdy chyba nie sięgałam po kremy, które kosztują powyżej 300 zł. Zazwyczaj to były tak, no maksymalnie te 300 zł za nie dawałam. Ponadto jeżeli chodzi o taki luksusowy kosmetyk, na którego nie szkoda mi było pieniędzy, to był Advanced Night Repair i kilka razy go w swoim życiu miałam, nie kupowałam go tak non-stop. I jednak muszę wam powiedzieć, że to był kosmetyk i to jest kosmetyk, bo mam go do tej pory, który naprawdę w mojej ocenie jest godny swojej ceny, bo ma całkiem przyjemny skład, mimo że to jest kosmetyk taki, wiecie, chemiczny, to bardzo fajne ma składniki w sobie i też absolutnie nic złego nie robi, a tą skórę fajnie tak przygotowuje i pod makijaż, bo ja go bardzo często pod makijaż używam. Bardzo mi odpowiada jego konsystencja, jego zapach, to, że się absolutnie nie wałkuje i że nawilża skórę. I tak naprawdę, ponieważ od kilku miesięcy pracuję w perfumerii, mam możliwość otrzymywania kosmetyków, mogę sobie czasami gdzieś tam wybrać, chodzę też na szkolenia, na których dostajemy kosmetyki do przetestowania, jak jakaś nowość wchodzi. Dzięki temu mam możliwość obcowania, używania, no używania przede wszystkim tych kremów z wysokiej półki. I tak jak mówię, no ja nigdy nie miałam jakiejś super potrzeby, żeby kupować bardzo drogą pielęgnację, ale fajnie, że mogę ją przetestować, że mogę spróbować. Bardzo się z tego cieszę, szczególnie teraz w tym momencie mam 36 lat, więc myślę, że taka pielęgnacja anti-aging mi się akurat w tym momencie najbardziej przyda. Także tak, skończył mi się ten krem ze Shiseido, tak jak wam wspominałam, i ze swoich kremów, które mam, wybrałam na ten moment ten, będę tego używać i jeszcze go ani razu nie otworzyłam, on jest tutaj zabezpieczony, jest nieotwarty kompletnie. I ten filmik, dziewczyny, to miał być taki króciutki filmik właśnie, może pierwsze wrażenie kremu. Nie wiem, czy was będzie to w ogóle interesowało, ta tematyka, bo wiadomo, kolorówka każdego, prawie że każdego interesuje, jak się podkład na przykład sprawdza, jak cienie wyglądają i tak dalej, bo o kremie tak naprawdę dużo nie zobaczycie, ale to, co będę mogła wam przekazać, wam przekażę, czyli formułę, konsystencję, zapach, jak on się rozprowadza, czy jest lekki, czy nie.
po jakimś czasie też gdzieś tam w ulubieńcach będzie się przewijać, może jeżeli mi się bardzo spodoba, to Wam go pokażę, albo gdzieś tam go omówię, albo może umówmy się tak, że pod tym filmikiem za kilka miesięcy, za 3 miesiące załóżmy, dam Wam recenzję, taką już wiecie, po używaniu całego słoiczka, bo mam nadzieję, że na 3 miesiące mi starczy. Więc dajcie znać, czy Wy chcecie w ogóle takie filmiki oglądać. No dzisiaj to jest taki, można powiedzieć, no nie wiem, pierwszy taki film na moim kanale, jeżeli chodzi o recenzję, czy no może nie recenzję, bo tak jak mówię, no nie używałam go. Pierwsze wrażenie z używania luksusowej pielęgnacji. Może chcecie się na coś skusić, może na niego akurat, ale nie wiecie, może nie dostałyście próbki, bo w niektórych perfumeriach nie ma na przykład testerów tego kosmetyku. Może tak być. Więc no mam nadzieję, że taki filmik się Wam przyda. Dajcie znak, czy będziecie chciały coś takiego oglądać. Ten film ogólnie jest dosyć długi, bo to jest taki jakby wstęp do tego wszystkiego, ale potem będę co jakiś czas wstawiać, może taki, jak będziecie chciały oczywiście, wstawiać takie filmiki z używania danego produktu. Nie używałam go, tak jak mówię, on jest ciężki, on jest bardzo ciężki, tutaj w ogóle cały czas czuję na dłoni. I to jest krem, słuchajcie, z serii Le Lift Chanel, odnowionej wersji, odnowiona seria Le Lift tych produktów. Są 3 kremy do wyboru, jest krem lekki, jest krem normalny i krem rich, czyli gęsty. Ten, który ja mam, to jest ten krem po środku, czyli taki nie za lekki i nie za gęsty. Byłam na szkoleniu i pani z tej marki mi powiedziała, i ogólnie dziewczynom wszystkim na szkoleniu powiedziała, że te kremy właśnie, one są teraz bardzo zróżnicowane, czyli ten lekki jest bardzo lekki, ten średni jest no takim typowym, normalnym, zwykłym kremem, a ten gęsty jest bardzo gęsty, bo wcześniej, tak słyszałam, że wcześniej ta seria Le Lift, one niby miały też te 3 różne kremy, natomiast one się jakoś między sobą za bardzo nie różniły, tutaj, jeżeli chodzi o konsystencję, tak, dostałam takie informacje. Więc tutaj mam ten pośredni krem i to, co jest najważniejsze, ta seria nowa właśnie tych produktów jest w ponad 90% ze składników naturalnych, czyli pochodzenia naturalnego, i to mnie skusiło, żeby właśnie jego otworzyć, ponieważ nie chcę, żeby coś nowego mi powyskakiwało, to po pierwsze, a po drugie, on ma w sobie składnik, który tak jakby jest odpowiednikiem retinolu. Ma takie bardzo, bardzo zbliżone działanie do retinolu. Były przeprowadzane właśnie w marce Chanel badania na ten temat. Ja Wam wszystko tutaj przeczytam, jeżeli chodzi o niego, bo mam otwartą tutaj stronę. Niestety, jeżeli chodzi o Sephorę, to na stronie Sephory nie ma w ogóle Chanel, tych produktów do pielęgnacji ani kolorówki, więc czytam tutaj z Douglasa niestety. Niestety. Wiecie, no, to, że pracuję teraz w Sephorze, do czegoś zobowiązuje. Tak naprawdę. Więc tak. Po raz pierwszy marka Chanel stworzyła nowy wygładzający i ujędrniający krem z mocno skoncentrowanymi składnikami naturalnymi. Linia Le Lift to jest linia, która jest przeznaczona dla kobiet, tak moim skromnym zdaniem, 45+, 50+, bo to jest no taka przeciwzmarszczkowa już ujędrniająca seria. I tak, Le Lift Cream skomponowany w 94% ze składników występujących w naturze. I teraz uwaga, zawiera roślinny koncentrat lucerny siewnej i ten właśnie koncentrat lucerny siewnej to nowy, naturalny składnik, równie skuteczny jak retinol i delikatny dla skóry. Pani przede wszystkim właśnie z marki Chanel na szkoleniu informowała nas o tym, że właśnie ten składnik działa jak retinol, czyli bardzo podobnie działa na syntezę kolagenu, na pobudzenie syntezy kolagenu, na naszą skórę, na odnowienie naszej skóry i tak dalej. Wszystko praktycznie robi to samo co retinol, natomiast jest to produkt bardzo, jest to składnik bardzo delikatny, czyli można go spokojnie, z powodzeniem stosować nawet w lato, spokojnie można go stosować jak jesteście w ciąży, jak karmicie piersią, nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu i dla dziewczyn, które mają bardzo wrażliwą skórę, które nie mogą stosować retinolu, ten składnik właśnie działa jak retinol, ale jest delikatny. Jest bardzo delikatny i krzywdy Wam nie zrobi. Więc tak, jeśli chodzi o niego, on tutaj ma 50 ml, słoiczek ma 50 ml. Jeżeli chodzi o działanie, oczywiście
po jakimś czasie pod tym filmikiem dam Wam po prostu informację, jak się u mnie sprawdził. Otwieram go. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał, czy jak będzie wyglądał słoiczek i tak dalej. Tak to się prezentuje. Opakowanie ma przepiękne. Czarne, nie wiem czy Was to interesuje, ale tak mówię ogólnie. Jest czarne i tu mamy taki paseczek różowo-złoty jakby. I to co widać na samym początku, to jest ulotka. Ulotka od tego kosmetyku. I szpatułka. Taka szpatułka, malutka szpatułka do wyciągania po prostu tego produktu z opakowania. Więc paluchów nie wkładamy, mamy odpowiedni przyrząd do tego. I tutaj wygląda to tak. Opakowanie jest papierowe. Nie ma tu żadnych takich, wiecie... A, i to co jest ważne, to firmy teraz, jeżeli chodzi właśnie o dbanie o środowisko, odchodzą od takich różnych, nie wiem, zabezpieczeń, różnych jakichś takich, wiecie, pudełko w pudełku załóżmy. Więc mamy po prostu zwykły kartonik i słoiczek. Słoiczek jest szklany, nie plastikowy, tylko szklany. Wygląda tak. Tamta wcześniejsza seria tych kremów Lift była cała czarna, miała czarne po prostu opakowanie, nieprzezroczyste. A tutaj mamy, widzicie, takie lekko przezroczyste właśnie. Z takiego ciemnego szkła, takie przydymione ciemne szkło. Od spodu jest podane, do kiedy można używać. Jest 18 miesięcy przydatność od otwarcia. I odkręcam. Tak się prezentuje. Można uczynić z tego po prostu taki wręcz rytuał. Cena tego kosmetyku jest naprawdę zawrotna i na pewno nie będę go używać tak jak kremy za 30 zł, że wiecie, paluchem go tam wyjmowałam, a potem brudną, obklejoną ręką jeszcze go zakręcałam, więc no nie. Tutaj mamy jeszcze zabezpieczenie i tak się prezentuje w środku. Jest to tak na pierwszy rzut oka konsystencja taka żelowo-kremowa. Żelowo-kremowa. Bardzo ładnie pachnie. Delikatnie. I to, co jest też ważne, jeżeli chodzi o tą markę, to ta seria również ma krem pod oczy. Krem pod oczy jest bezzapachowy. Mam suche dłonie, więc sobie sprawdzę teraz szybciutko, jak on będzie tutaj, jeżeli chodzi o formułę. No tak. Jest taki, no myślałam, szczerze powiedziawszy, że będzie bardziej kremowy. W porównaniu z Shiseido jest żelowy, wręcz. Jest bardzo delikatny, jest dużo delikatniejszy niż tamten. Ale nie, tak jak widzę teraz, jak rozprowadziłam go, nie wchłania się tak zupełnie całkowicie. Teraz skóra jest bardzo przyjemna w dotyku, jest taka lekko śliskawa. Ładnie się wchłonął po prostu w moją skórę, ale delikatnie coś na niej zostawił. Więc tak, teraz nałożę go na twarz. W większej ilości zobaczymy, czy on mi się nie zwałkuje. Dużo kremów niestety mi się wałkuje i to jest ogromny minus i nie jestem w stanie takich kremów po prostu używać. Nawet na wieczór, bo mi to bardzo denerwuje i drażni. Nie jest to taki typowy krem. Myślałam, że będzie bardziej właśnie taki bogatszy, troszeczkę bardziej bogatszy, ale jest taki właśnie pół żel, pół krem. Bez problemu się rozprowadził, nie mazał mi się absolutnie po twarzy. Bardzo ładnie skóra jest rozświetlona, to na pewno. Ładnie wygląda, jest taka po prostu rozpromieniona, rozświetlona. Delikatnie jakby była taka powłoczka żelowa na skórze, tak to wygląda. Co najważniejsze, nie piecze, nie szczypie. Ja mam w tym momencie bardzo podrażnioną skórę i niektóre produkty niestety jak nakładam, czy to przy nosie, czy gdzieś na policzkach, po prostu piecze mnie skóra przez nie. A tutaj absolutnie żadnego dyskomfortu nie czuję. Poczekam jeszcze sekundkę, zobaczę czy on się bardziej wchłonie, natomiast on jest tak, powiem, że w 80% wchłonięty. Lekko zostawił coś na mojej skórze, taką bardzo delikatną, bardzo przyjemną warstewkę.
nie czuję obklejenia ani nic, nie czuję ciężkości po tym produkcie, bo po kremie z Shiseido mocno to czułam, bo to było po prostu masełko. Wygląda ładnie, nie zrolował się ani nic, także w tym momencie jak nawet przecieram skórę, to delikatnie czuję po prostu na niej ten produkt, ale on jest bardzo ładnie w nią wchłonięty i nie wałkuje się, nie roluje się na niej, także bardzo się cieszę z tego powodu. To tak, jeśli chodzi o to, jak on jest odczuwalny w tym momencie, jakie mam suchą skórę, na zimę by był za delikatny, od razu mówię za delikatny. Mam takie odczucie, że na wiosnę, jak będzie trochę cieplej, to będzie ten krem taki na styk, jeżeli chodzi o nawilżenie skóry. Natomiast najfajniej ta formuła właśnie, którą mam, sprawdziłaby się na lato. Przynajmniej w moim odczuciu do mojej skóry. Na zimę za mało, na ten moment tak na styk, jeszcze serum pod spodem na pewno będę musiała nakładać, dzisiaj nie nałożyłam, dzisiaj na samą skórę mam go nałożonego. Natomiast jeżeli chodzi o lato, najfajniej chyba się sprawdzi w lato. Okej, mam go z 10 minut już na sobie, więc go nie będę tutaj przy Was testować. To co na pewno widzę, to on się bardziej nie wchłonął niż to co było przed chwileczką. Cały czas delikatną, taką lekko lepką warstewkę zostawił na skórze, taką idealną, po prostu idealną dla skóry suchej na lato, na wiosnę, więc tak. Dalej delikatnie pachnie, ja cały czas czuję ten zapach, już jest mniej intensywny niż na samym początku jak go nakładałam, ale w dalszym ciągu jest, więc jeżeli jesteście tak, nie lubicie za bardzo zapachowych kosmetyków, to ja bym sobie na ważnym miejscu przetestowała go w perfumerii. Więc to. Więcej nie będę nic na razie o nim mówić, bo w sumie nie mam co powiedzieć. Wygląda fajnie, skóra wygląda na ładną. Nic tutaj, nic złego nie widzę. O, w tym sensie, na pewno nic złego nie widzę. Mam nadzieję, że ten składnik, który jest tutaj w nim zawarty, on się nazywa w ogóle Alfalfa. Mam nadzieję, że on zadziała fajnie na tą moją skórę, że będzie rzeczywiście to taki zamiennik, delikatny zamiennik retinolu. Sprawdzimy to. Ja pod filmikiem Wam dam znać po kilku miesiącach, jak się u mnie sprawdził ten krem. Na ten moment to, co mogłam, to Wam powiedziałam. Przedstawiłam Wam w ogóle, że on jest. Pokazałam Wam ten produkt. Jeżeli chodzi o jego kolor, no to widziałyście, mam nadzieję, on jest taki lekko różowy. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Więc dobra, kotek mnie pospiesza, za drzwiami jest i próbuje wejść do pokoju, miałczę cały czas. Więc to na tyle, dajcie znać, czy takie filmiki mają w ogóle jakiś sens. No, dajcie znać koniecznie. Dajcie znać, czy używacie tego kremu, czy lubicie serię Lift. Ja w ogóle z tej serii, z tej poprzedniej, nie tej odnowionej, tylko tej poprzedniej kilka lat temu miałam krem pod oczy. Miałam go w próbce takiej malutkiej, on chyba był 2,5 ml, taka próbeczka w tubeczce małej. Starczył mi naprawdę na co najmniej, nie wiem, miesiąc, nawet mogę powiedzieć, że półtora miesiąca, bo wystarczyło ździepko, żebym rozprowadziła pod oczami. Świetny krem. Ciekawa jestem, jak ten się spisze. Także tak. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne moje filmy. Buziaki, całuję Was, pa, pa.